Witam ponownie, kontynuując serię z poprzedniego tygodnia z wieści co nowego w Wine Express. Śpieszę z informacją, że uzupełniliśmy zapasy z winnicy Viña Mayor z regionu Ribera del Duero. Region położony na południe i dużo mniejszy od Riochy słynie z uprawy szczepu lokalnie nazywanego Tinto Fino, a powszechnie znany jako Tempranillo. Ribera del Duero, mimo swoich długich tradycji winiarskich, został ustanowiony stosunkowo niedawno, bo dopiero w latach 80., ale już zdążył wpisać się na stałe w wielkie regiony winiarskie świata. Chciałem Państwu przedstawić dzisiaj dwie etykiety, które moim zdaniem świetnie pokażą, jaki wpływ ma starzenie w beczce na wino. Pierwszym z nich będzie Tinto Roble. Starzone jedynie przez 3 miesiące w 225-litrowych barikach. Natomiast drugim będzie wersja rezerwa, czyli wino starzone przez 15 miesięcy w beczkach oraz 20 miesięcy w butelkach. Ten długi okres dojrzewania pozwala uwypuklić wielowarstwowość tego wina, a to z kolei wpływa na złożoność aromatów, jak i smaków zawartych w tej butelce. Spróbujmy! Tinto Roble w kolorze posiada fioletowe refleksy, które wskazują na to, że jest to wino stosunkowo młode. W nosie mnóstwo ciemnych, jeżynowych, porzeczkowych wręcz owoców. W ustach bogactwo ciemnych owoców. Mocna, wyczuwalna tanina, wino zdecydowanie dla fanów mocniejszych wrażeń. Ogólnie Ribera słynie z win, które w naszym żargonie określane są mianem win potężnych. Nie mogę doczekać się, co kryje rezerwa, a nie byłbym sobą, gdybym nie zdekantował wcześniej tej butelki, bo sama dekantacja oprócz zlania wina z nadosadu pozwala otworzyć się i pokazać w pełni bogactwo smaków i aromatów, które kryje ta butelka. Jeżeli chodzi o sam proces dekantacji, jest on w domowych warunkach banalnie prosty. Wystarczy wcześniej zaopatrzyć się w dekanter i ostrożnie przelać wino po ściankach, tak żeby miało ono jak największy kontakt z powietrzem. Ja nie będę przelewał dzisiaj całej butelki, ale oczywiście mogą Państwo zrobić to w całości. Wystarczy odstawić wino na 15 minut do pół godziny, a obiecuję Państwu, że odwdzięczy się ono aromatami, które bez tego procesu byłyby kompletnie niezauważalne. Kolor. Oprócz głębi widać ceglane refleksy. Wskazuje już na długie starzenie w beczce. W nosie naprawdę imponujące. Wielowarstwowość i złożoność aromatów w tym winie są nie do opisania. Owoc przeplata się tutaj z nutami trzeciorzędowymi, skórą, ściółką leśną, ale dodatkowo cedrem, kokosem, aromatami dymnymi, tytoniem. Naprawdę w nosie już jest imponująca, a co dopiero będzie w ustach. Eksplozja smaków. Pięknie zintegrowana tanina zdążyła się już świetnie ułożyć, często określana mianem dobrze zmielonej. Viña Mayor, rezerwa to idealny przykład, co starzenie w beczce daje winu, jaki wpływ ma na jego finalny efekt. Jak zwykle na hasło Tempranillo przez cały tydzień wino w specjalnej zrabatowanej cenie w stacjonarnym sklepie w Gdyni, jak i na naszej stronie internetowej. Ja serdecznie zachęcam Państwa na wybranie się w podróż wzdłuż rzeki Duero wraz z winnicą Viña Mayor. Ja pozostanę jeszcze z kieliszkiem tego wspaniałego wina. Was zachęcam do zostawienia swojej opinii w komentarzach i do zobaczenia już za tydzień.